Witam serdecznie. Zastanawiałeś się może, na co pójdą pieniądze z przeróżnych opłat i danin, które to rząd Prawa i Sprawiedliwości z panem Mateuszem Morawieckim na czele tak ochoczo na nas nakłada, chciałoby się powiedzieć, co chwilę? Ano, pójdą między innymi na dopłaty do czynszu dla imigrantów, których to tak bardzo ochoczo rząd Prawa i Sprawiedliwości do Polski wpuścił, a których to niedługo zamierza wręcz ściągać bardzo mocno do Polski, także ubogacenie kulturowe będzie i w dodatku jeszcze za nasze podatki. Cieszycie się? Bo ja jak cholera. A to, że taka sytuacja nastąpi, wynika wprost z ustawy, czyli nie ma tutaj możliwości, że jakieś media się na Prawo i Sprawiedliwość uwzięły i że robią jakiegoś fake newsa i że w ogóle tutaj jakaś straszna rzecz się dzieje, że ten biedny i uciśniony rząd pana Morawieckiego jest znowu szkalowany przez jakieś niedobre i nienawidzące ich media. Nie, moi kochani. To jest wprost na stronie sejmowej, tak jak w grudniu 2017 roku alarmowałem na podstawie tego, co wisiało na stronie amerykańskiego parlamentu, że Amerykanie uchwalają tak zwany Just Act, ustawę 447, na mocy której będziemy my Polacy po prostu łupieni. Tak teraz, na podstawie tego, co jest zawieszone na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, a konkretnie ustawy z 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, alarmuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pieniądze, które tobie i twojej rodzinie odbiera pod pozorem różnych podatków, opłat, danin, składek i innych tego typu rzeczy, zamierza ofiarować między innymi imigrantom, których do Polski zaprasza oraz których ściąga. Będą dopłaty dla całej rzeszy imigrantów, co jest po prostu chore, bo ci imigranci, których tam, to komentarz będzie za chwilę, najpierw będzie dokładnie, gdzie to jest napisane i tak dalej, ale tak w wielkim, wielkim skrócie jest to po prostu oszukiwanie społeczeństwa i to chyba nie da się tego inaczej powiedzieć. Ponieważ ta ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania miała to być taka proteza tego programu Mieszkanie Plus. Mieszkanie Plus to była jedna z podstawowych obietnic wyborczych rządu Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu pisowcy, wtedy jeszcze nie rządu, tylko kandydującej partii. W każdym razie pisowcy wymyślili sobie takie coś i trochę słuszności trzeba im dać, że rzeczywiście coś tam słuszności było, chociaż wiele kontrowersji również, ale co sobie wymyślili? Że ludzie w Polsce nie mają mieszkań i nie mają gdzie mieszkać. To jest fakt. W Polsce brakuje kilku milionów mieszkań. Eksperci się zastanawiają, czy 1,5 miliona, czy 2 miliony mieszkań, no ale w każdym razie bardzo, bardzo dużo. Jest to bardzo poważny problem społeczny, albowiem przez to, że tych mieszkań brakuje, ludzie żyją w ciasnocie. Na przykład w mieszkaniu trzypokojowym potrafi mieszkać trzypokoleniowa rodzina. I przez to, że jest strasznie mało miejsca, to się żyje bardzo, bardzo źle. No a ludzie często mają taki wybór, że albo będą mieszkać z rodziną, ze swoimi rodzicami, albo się zadłużą pod kurek i być może będą niewolnikami banku do końca życia i po prostu niektórych nie stać w ogóle wziąć na ten kredyt i dlatego jest problem, tak? Jest problem. Problem wynika z tego, że oczywiście my Polacy za mało zarabiamy. A zarabiamy za mało między innymi dlatego, że międzynarodowe koncerny, które bardzo mocno ingerują w polski rynek między innymi pracownika, nie chcą nam płacić. I teraz można byłoby to rozwiązać na przykład w ten sposób, że bardzo mocno będzie się stymulowało rynek pracy w ten sposób, żeby te koncerny musiały podnosić płacę realną, między innymi w ten sposób, że się ich podstawi pod ścianą. Albo będziecie ludziom więcej płacić, albo ludzie nie będą chcieli pracować, dziękuję, do widzenia. No ale rząd Prawa i Sprawiedliwości przeciwdziała takiemu rynkowemu działaniu, wpuszczając do Polski całe tabuny imigrantów po to, żeby pracowali w tych korporacjach i wtedy korporacje są zadowolone, bo nie muszą płacić więcej
więcej Polakom. Jest już nawet taki mem, że tam minimalne wynagrodzenie i umowa o dzieło, bo jak nie, to mam 10 Ukraińców na twoje miejsce. Niedługo będzie Filipińczyków, Pakistańczyków, Tajlandczyków, czy kogo jeszcze tam PiS do Polski ściągnie, prawda? I jeszcze raz podkreślam, nie mam nic przeciwko Ukraińcom, no tylko tyle, że no, rzeczywiście przez ten napływ generalnie imigrantów mamy coraz to mniejsze pensje, prawda? Znaczy, nie rosną te pensje tak, jak powinny, prawda? No to, ponieważ jesteśmy biedni, PiS zdecydował się podejmować działania przeciwskuteczne podnoszeniu pensji w Polsce, no to wymyślili sobie taką protezę. Czyli, kurde, ludzi nie stać na mieszkania. Nie możemy tak zrobić, żeby więcej zarabiali i żeby było ich stać na mieszkania, to zamiast tego wybudujemy całą masę bardzo tanich mieszkań na wynajem. Po prostu wybudujemy ich dużo i będziemy je bardzo tanio oferować. W teorii pomysł całkiem fajny, ponieważ gdyby rząd oferował dużo tanich mieszkań na wynajem, to ludzie zamożni, którzy mają po 2, 3, czasem 50 mieszkań na wynajem, też musieliby obniżyć ceny, no bo wolny rynek, konkurencja, i wtedy rynek najmu by się bardziej otworzył i wtedy ludzi, którzy żyją na przykład z rodzicami, jeszcze z bratem i mają swoje rodziny, swoich mężów, żony i tak żyją na kupie, przeludnieni, to by było stać sobie kupić, wynająć mieszkanie i byłoby super, nie? No problem jest tylko taki, że pan Morawiecki oraz jego rząd, no to jest bardzo mocny, ale jeśli chodzi o opodatkowanie Polaka, ewentualnie jeśli chodzi o obiecywanie Polakowi dużo rzeczy. W każdym razie PiS rządzi już ponad 3 lata, czy prawie 3 lata, no jakoś tak koło 3 lat rządzi. Na tych mieszkań z programu Mieszkanie Plus to jest jak na lekarstwo. Bardzo, bardzo mało. W związku z tym wymyślili sobie takie coś, że zamiast tego, żeby oni budowali te mieszkania na tani wynajem, to niech gminy i inne tego typu instytucje zawrą umowy z deweloperami i niech oni postawią mieszkania, bo oni sobie lepiej poradzą i te mieszkania niech normalnie wynajmują ludziom, a rząd z naszych podatków będzie dopłacał do czynszów. Czyli, że ktoś będzie dostawał cenę za wynajem w miarę rynkową, ale PiS jakby się do tej ceny, do kosztu tego wynajmu dorzuci, w związku z tym ten najemca będzie płacił mało, czyli najemca płaci mało, PiS dodaje z naszych podatków pieniądze i ten, który jest właścicielem mieszkania, dostaje dużo, nie? To jest taka proteza programu Mieszkanie Plus. Realnie Mieszkanie Plus nie wyszło, nie są w stanie budować tyle, ile trzeba, no to z naszych podatków będą się posiłkować, robiąc dopłaty, żeby efekt był taki sam, że ludzie mogą mieć tanie mieszkania. I teraz tak, kochani. Co tutaj jest ważne? Ważne jest to, że takie programy już od dawna wiadomo, że nie wychodzą. Nie pamiętam, czy to było za SLD, czy za AWS-u. Była próba stymulowania, nazwijmy to, prywaciarzy do tego, żeby kupowali lub budowali mieszkania na wynajem. Był właśnie program tych mieszkań na wynajem. Tam były jakieś ulgi podatkowe, inne tego typu rzeczy, żeby tylko ludzie budowali mieszkania na wynajem, bo zakładali, że jak będzie dużo tych mieszkań na wynajem, to ceny spadną. Gówno, nie wyszło. Także tutaj też prawdopodobnie coś nie wyjdzie. Drugi problem jest taki, że to jest de facto fidowanie z naszych podatków kogoś, kto ma mieszkania. Nie to, żebym był przeciwko ludziom, którzy mają mieszkanie na wynajem, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że trzeba ludzi oszczędnych, przedsiębiorczych, którzy inwestują, wspierać, ale może niekoniecznie z naszych podatków. Może lepiej by im nie przeszkadzać. A trzecia rzecz jest taka, że ten program Mieszkanie Plus, co prawda to nigdy nie zostało powiedziane, ale tak w podtekście, to miało być mieszkanie dla Polaka Plus, bo to miało być mieszkanie z pieniędzy polskiego podatnika i tak raczej wszyscy chcieli, żeby tam mieszkali Polacy, a niekoniecznie ludzie, których PiS sobie ściągnie tutaj do Polski i jak widać zasiedli nimi te mieszkania. To się do tego będzie sprowadzało i to jest naprawdę chore. I dalsza część komentarza będzie za chwilę. Teraz posłużę się jakby cytatami, żebyście wiedzieli, że to nie jest ściema,
Słuchajcie, jak już powiedziałem, wszystko bezpośrednio wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku, więc to jest bardzo świeża sprawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Przy czym te pierwsze lata najmu mieszkania to jest chyba do 20 lat, więc to nie jest tak, że on tam dostanie na tam parę miesięcy czy coś. Nie, tam chyba do 20 lat można to mieszkanie taniej wynajmować z dopłatą, czyli tak powiedziałbym, że na bardzo długi okres czasu. I teraz tak. Tak, dobrze mówię? Ustawa z 20 lipca. Tak, lipca, a nie sierpnia. Tutaj jest błąd w takim artykule, który ja sobie tutaj w tej chwili otworzyłem. I tam mamy rozdział drugi. W rozdziale drugim mamy artykuł czwarty. I tam czytamy, że dopłatę może otrzymać każda osoba, która jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, czyli Polakiem, zamieszkującą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Polak może dostać dopłatę tylko jak mieszka na terenie Polski, jak na przykład wyjedzie sobie do Niemiec czy do Francji, sorry Winnetou, dopłaty nie dostaniesz. Jeżeli jesteś też Polakiem, który zamieszkuje na stałe na terenie Niemiec, to ty już Polaku tutaj nie dostaniesz. Natomiast możesz też dostać, jeśli jesteś cudzoziemcem. I później w dalszej części tej ustawy jest dokładnie napisane, jakie to jakby rodzaje cudzoziemców mogą dostać dopłatę. Od razu powiem, że praktycznie wszyscy. Ale za chwilkę będę to mówił. A kim jest cudzoziemiec w myśl ustawy o cudzoziemcach? Każdym, kto nie ma obywatelstwa polskiego. Na wielkim skrócie. No. Czyli tak naprawdę ta ustawa obowiązuje praktycznie wszystkich. Oprócz Polaków, którzy mieszkają, którzy zamieszkują poza terytorium Rzeczpospolitej, czyli tak naprawdę jest dyskryminacyjna względem Polaków, którzy mają stałe miejsce zamieszkania poza Polską i na przykład chcieliby sobie tutaj do Polski wrócić, wynająć mieszkanie i zacząć od nowa życie. To jest bardzo ciekawe, nie? Bo PiS deklaratywnie tak bardzo mocno mówi, że chce ściągać Polaków z zagranicy. To mi się wydaje, że elementem ściągania Polaków z zagranicy byłoby na przykład załatwienie im taniego mieszkania tutaj w Polsce, żeby nie musieli drogo płacić, bo może nie wiecie, to wam powiem, mieszkania w Polsce są cholernie drogie te na wynajem. W Warszawie, sorry, znam głównie rynek warszawski, ale za dwupokojowe mieszkanie w dobrej dzielnicy to trzeba zapłacić czasami 2,5 tysiąca złotych. Oczywiście są tańsze mieszkania, ale albo w gorszej dzielnicy, albo w gorszym stanie, albo te na przykład dwa pokoje są takie maleńkie, że nie jedno jednopokojowe mieszkanie jest większe. Wiecie, ja widziałem już mieszkania dwupokojowe, które były na 18 metrach. To wyobraźcie sobie, jak maleńkie były te pokoiki, skoro 18 metrów miało całe mieszkanie, w którym była nawet łazieneczka, maleńki aneks kuchenny, ale jednak był i dwa pokoiki. No to takie nie za duże, bym powiedział, nie? No właśnie, i to moim zdaniem jest bardzo, bardzo drogo. Za podobne ceny najmu mieszkania jak w Warszawie są w Berlinie. Także, kochani moi, bardzo, bardzo drogo jest. Czyli takie załatwienie tym Polakom taniego mieszkania wydaje mi się, żeby ich zachęcało do powrotu, ale nie. Jak Polak na stałe zamieszkuje poza Polską, to dupa, to go nie obejmuje. Z zapisu wynika, że chodzi o kilka grup cudzoziemców. Pierwszą z nich są obywatele oraz członkowie ich rodzin z krajów Unii Europejskiej. Czyli w momencie, w którym taki nachodźca przypłynął sobie do Europy i dostał obywatelstwo na przykład w Niemczech, no to już spoko, tutaj nie ma problemu, dostanie sobie dopłatę. W ogóle wszyscy obywatele Unii Europejskiej dostaną dopłatę. Ludzie z EFTA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, też dostaną opłatę, a także dostaną dopłatę obywatele Szwajcarii. No, fantastyczna rzecz. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Szwajcaria to są ludzie, kraj ludzi niesamowicie bogatych. Ale to nie wszystko, no bo tutaj na razie to jest Unia Europejska, EFTA i Szwajcaria. Kolejna grupa osób, które mogą dostać dopłatę, są osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w artykule 127 ustawy z dnia 12 grudzień 2013 roku o
cudzoziemca. Znajdujemy tąże właśnie ustawę i tutaj proszę bardzo, artykuł 127. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki. Cudzoziemiec zawarł na okres 1 roku umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym. Czyli mówiąc krótko, ma robotę na rok, już tutaj ten warunek spełnia. Drugi warunek, posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane w wypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu artykułu 5 punkt 4 ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zawodach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiada wyższe kwalifikacje zawodowe, posiada ubezpieczenie zawodowe we posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów, ale najważniejsze tu jest coś takiego, że podmiot ten, który chce zatrudnić takiego cudzoziemca, musi wykazać, że zaspokojenie potrzeb kadrowych, że po prostu żaden Polak nie może świadczyć takiej pracy. W praktyce to tak wygląda, że takie rzeczy się dostaje. Ale tutaj to jest taki człowiek bardziej wyżej wykwalifikowany. Kto jeszcze może dostać? Może dostać jeszcze ktoś, kto ma kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy. Czyli ci ludzie, których rząd pana Morawieckiego nam tak bardzo chętnie ściąga, mogą dostać dopłaty. Z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Czyli generalnie jak do 6 miesięcy może pracować, to nie. To wtedy dopłaty do mieszkania nie będzie. A także obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej. No, czyli jak przyjechał tutaj na studia lub zbierać tam malinki, to też nie. Oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Tego też nie. Ostatnią grupą cudzoziemców są przebywające w Polsce osoby na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy oraz dokumentu pobytowego. Zgodnie zaś z ustawą, no i cudzoziemiec to jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Czyli generalnie w praktyce wszystkie te osoby, które Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo chętnie do Polski wpuszcza albo ściąga, będą mogły ubiegać się o dopłatę z naszych podatków do mieszkań. I powiem wam tak zupełnie, kochani, szczerze, to jest chore. Cywilizowane kraje mają taką zasadę, że okej, dopuszczają do tak zwanych benefitów i socjali ludzi spoza swojego kraju, ale jest taka zasada, że najpierw przyjedź, najpierw popracuj, najpierw zarób, najpierw dołóż się do systemu, a jak już się przez jakiś dłuższy czas podokładasz do systemu, a potem się coś stanie, to rzeczywiście możesz korzystać z tego systemu. Ale nie tak, że ty przyjeżdżasz i pierwsze co robisz, to chcesz z tego systemu korzystać. Bo niestety, ale generalnie, tego może nie widać po Polakach, ale to jest niestety prawda, czy na szczęście to jest prawda, że w ujęciu europejskim to może Polska nie jest najbogatszym krajem, ale jest cała masa krajów na świecie, przy których Polacy są bardzo, ale to bardzo bogatymi ludźmi i to nie powinno być tak, że my teraz będziemy całemu światu fundować jakieś profity, tak to ładnie nazwijmy. Poza tym, co jest moim skromnym zdaniem bardzo ważne, to jest znowu dotowanie międzynarodowych korporacji. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Dotowanie międzynarodowych korporacji i znowu działanie na to, żeby Polacy cały czas zarabiali grosze. O co chodzi? Kochani moi, to naprawdę nie chodzi o to, czy ci
migranci, którym PiS będzie dopłacał do czynszu, tak naprawdę, z naszych podatków. Czy oni są muzułmanami, czy oni są chrześcijanami, czy oni są z Unii Europejskiej, czy oni są spoza Unii Europejskiej, czy oni są kulturowo od nas podobni, czy oni są niepodobni, to jest temat na zupełnie innego vloga. Tu chodzi o to, że to są ludzie, którzy będą zarabiali za mało, żeby w Polsce się utrzymać, bo to się w sumie do tego sprowadza. I teraz tak. I w związku z tym państwo im dołoży. Co chcę powiedzieć? Taki imigrant przyjeżdża do Polski, żeby zarobić. No, poza jakimiś takimi sytuacjami, że przyjeżdża w ramach jakichś tam religijnych akcji, przyjeżdża nas ubogacić kulturowo, albo na przykład inne tego typu sytuacje, prawda? Ale powiedzmy, że on przyjeżdża tutaj w takim najbardziej zwykłym, najbardziej ludzkim zamiarze. Tam zarabiał mało, tu zarabi więcej, chce tutaj przyjechać, chce na przykład odłożyć, wysłać rodzinie, ściągnąć tą rodzinę, chce tu żyć. I teraz tak. On musi wydać, on musi po prostu zarobić w Polsce więcej, niż będzie go kosztowało utrzymanie w Polsce, prawda? A podstawowe koszty utrzymania to jest mieszkanie i jedzenie. Jak pamiętacie może jeszcze na początku tysiąclecia, jak się wyjeżdżało na przykład do Wielkiej Brytanii do pracy, się czasem mieszkało i po czterech, i po sześciu, i po ośmiu w wynajętym mieszkaniu czy domu. Czasem się mieszkało po trzech, czterech w jednym pokoju, żeby było taniej, nie? No bo te koszty mieszkania były stosunkowo duże. I co wtedy? No i wtedy, w momencie, w którym taki imigrant ma koszty stałe, na przykład wynajem mieszkania, powiedzmy, że on nie musi mieć dużo, powiedzmy, że na początek musi być pokój, powiedzmy, że pokój w Warszawie, sorry, będę mówił o warunkach polskich, pokój w Warszawie to jest 800 zł na rękę i powiedzmy, że jeszcze musi mieć, naprawdę uważam, nie za duże pieniądze, czyli 900 zł na wyżywienie. 900 zł na wyżywienie, kochani, to jest 30 zł dziennie. Moim zdaniem to nie są duże pieniądze. Na żarcie, czyli ma 800 plus 900, to ma 1700, plus jeszcze jakieś ciuchy, pewnie musi kupić jakiś bilet miesięczny, inne tego typu rzeczy. Wychodzi mu 2000 zł na rękę. To jak on musi zarobić 2000 zł na rękę, żeby mu się opłacało, to nie jest, kochani, tak źle. No 2000 zł na rękę to jest jakieś 3000 zł brutto. Okej, okay. To cały czas jest poniżej średniej w Polsce, a to jest na pewno dużo poniżej średniej warszawskiej, ale to jest powyżej minimalnej. Czyli przyjedzie do nas człowiek, który będzie ostro harował i przede wszystkim przyjedzie to człowiek, który nie będzie tak bardzo mocno zaniżał pensji na rynku pracy. Prawda? No bo on musi zarobić te 3000 brutto, bo inaczej po prostu, no przecież nie będzie tu przyjeżdżał i dokładał do biznesu, prawda? No to będzie chciał pewnie zarobić minimum 3, albo może 3500, 4, nie będzie zaniżał. Natomiast w momencie, w którym on na przykład przyjedzie sobie jako członek rodziny i dostanie dopłatę do mieszkania i z tego 800 zł nagle się zrobi na przykład 200. Mówię przykładowo, bardzo przykładowo, bo nie wchodzę tam w cyferki, w jakie są tam dopłaty i tak, tylko mówię przykładowo. Wyjdzie mu 200 zł za mieszkanie, do tego cały czas powiedzmy te 900 zł za żarcie, no to jest 1100. No to coś tam jeszcze musi dołożyć i powiedzmy, że jest 1400. To już się robi tak, że facet jest skłonny pracować za minimalną pensję. Czyli to jest idealny pracownik dla korporacji. Godzi się pracować za tyle, za ile minimalnie można mu zapłacić. No idealny. I w tym momencie taki pracodawca zamiast podnosić płacę, zamiast płacić ludziom więcej, to trzyma ludzi na płacy minimalnej, bo ma całą masę ludzi, którzy chętnie przyjdą i będą pracować za płacę minimalną. Kochani moi, jeszcze raz podkreślę, to nie jest vlog, który ma cokolwiek do tych migrantów. To jest vlog, który ma coś do polskiego rządu, który moim zdaniem robi głupotę za głupotą lub który celowo wspiera rzeczy, które są korzystne na przykład dla lobby korporacyjnego, są niekorzystne dla Polaków. Bo lobby korporacyjne chce płacić jak najmniej.
Natomiast my Polacy chcielibyśmy zarabiać jak najwięcej i więcej wam powiem. Jestem przekonany, że ci migranci też chcieliby zarabiać jak najwięcej. W związku z tym takie utrzymywanie niskich płac jest niekorzystne dla każdego. Poza korporacjami. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli vlog podoba, jeśli chcesz, żeby dotarł do jak największej liczby ludzi, daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, oglądaj vlogi od początku do końca w playlistach. Jeśli chcesz widać suba, fantastycznie, gdybyś to zrobił, klikając na tą w białym kółku jest moja podobizna, trzeba tam kliknąć, nacisnąć dzwoneczek i będziesz dostawał powiadomienia. Zachęcam do obejrzenia teraz drugiego, trzeciego mojego vloga, pojawiają się 3 propozycje. Jeżeli obejrzysz 2 lub więcej moich vlogów jeden po drugim, to będziesz uczył algorytm YouTube'a, żeby przestał dyskryminować kanał wideo prezentację i chociaż trochę polecał moje vlogi. Bardzo mocno mi na tym zależy. Pozdrawiam Ciebie, do zobaczenia, pa!